Cześć, witam. Tak, to znowu ja. Dziś kolejny materiał z K700 numer 2. Co mamy dzisiaj do zrobienia? Spinamy ciągnik z beczką, przygotowujemy temat rozlewania już ostatecznie i definitywnie. Co zostało jeszcze do zrobienia przy tym ciągniku? Wszystko, jeżeli chodzi o silnik, jest w porządku, wszystko jest ok. Bardzo ładnie pracuje. Zobaczymy jeszcze, jak pójdzie w robotę, co się będzie działo. Tutaj małe niedogodności mieliśmy z elektryką, ale to już zostało zrobione. Chodzi o montaż tylnych świateł LED-owych oraz tam problemy z oświetleniem z przodu. Nie działał przedni jeden LED. Takie drobne drobnostki i to wszystko udało się teraz wszystko właśnie przy tych remontach podoprowadzać do porządku. Poprawiałem hamulec ręczny, no i kończyłem montaż WOM-u do końca. Wszystkie wały zamontowane, wszystkie podłączenia gotowe, wałek WOM działa prawidłowo. Bardzo się cieszę, że trafiła się ta przystawka z idealną liczbą obrotów, ponieważ to jest przystawka na 1000 obrotów wałka. Jeżeli byśmy chcieli mieć 540, no to niestety, ale prawdopodobnie trzeba przekładać całą tylnią przekładnię osobną na 540. Tak więc tu jest duży traf, ponieważ beczka Kimadan właśnie wymaga wałka 1000 obrotów. Ale teraz tak, bierzemy się za główną sprawę, czyli montaż dolnego zaczepu wykonania pewnego pana. Tu już zaczep, tak jak widzicie, jest przykręcony, jest dociśnięty. Jedyne co, nie mam takiej jednej długiej śruby, mam tylko takiej długości i brakuje mi tej śruby, będę musiał ją uzupełnić. Zaczep ułożyłem na wysokość taką, jak należy, aby było równo z wyjściem wałka WOM, aby był cały poziomo idealnie. No i co się okazało? Listwy montażowe, czyli takie no zabezpieczające, można powiedzieć, listwa, która wchodzi w ten otwór i powinna być pod tym otworem, jest po prostu za krótka i ktoś jak zrobił ten zaczep, to po prostu zaczep ten leżał nam, tak można powiedzieć, tyłem do góry i stąd też jego takie zużycie widać właśnie w tej płaszczyźnie, ponieważ właśnie on był bardziej podniesiony. I teraz tak, aby to można powiedzieć zniwelować, muszę przedłużać te listwy o 5 cm, wróć, o 12 cm i właśnie zaraz za to się bierzemy, przedłużymy je i wtedy zabezpieczenie zaczepu będzie takie, że zaczep będzie nam leżał idealnie poziomo. Oto tutaj się rozchodzi i to dzisiaj jest do zrobienia. Oprócz tego będzie jeszcze jedna rzecz, kolejny nabytek, ale to jest taki zakup na przyszłość i to już zobaczycie w dalszej części materiału. I jesteśmy na warsztacie. Zaczynamy przedłużanie tych listew. Co należy wykonać? W pierwszej kolejności ucinamy zaraz przy tym otworze te listwy, aby można było spokojnie tutaj dospawać brakujący element 12 cm. Oczywiście przy spawaniu będziemy to wszystko fazować, ukosować, jak najmocniej ustawiać. I po przedłużeniu musi zostać wywiercony otwór w rozstawie 75 cm od środka do środka otworu. To już zrobimy na wiertarce, ale na początek trzeba było znaleźć materiał na to przedłużenie. No i traf tak chciał, że mam idealnie o grubości 25 mm te listwy i dodatkowy materiał też o tej samej grubości, czyli wszystko się zgadza, 25. I teraz najlepsze wszystko jest w tym, że potrzebuję tutaj 12 cm do przedłużenia, bo już to rozmierzałem, a ta listwa właśnie ma tyle, ile trzeba. Czyli ucinam teraz, ucinamy tutaj, utnę tutaj też za otworami i wyznaczam sobie pasek o szerokości, ile tu mamy, 8 cm i wtedy od tego cięcia tutaj 8 cm i mamy idealny fragment do przedłużenia właśnie tejże listwy. Tutaj wykonujemy to oczywiście podwójnie, ponieważ są dwie takie listwy przy ciągniku, tak więc trzeba wykonać dwa cięcia. Tu już też trzeba wykonać dwa cięcia. Jedno z cięć już wykonałem na ramówce, już mamy ucięte jedno uszko. I tutaj, proszę Państwa, o to właśnie chodzi. Tyk, jak najbliżej tego otworu. Montujemy teraz tą i ucinamy ponownie. Aby
nie marnować czasu w trakcie cięcia jednej z listew, tą już złapałem wimadło i szybko zukosowałem, już przygotowując ją do spawania. Jeszcze tylko muszę oczyścić ją z farby, to już od razu wykonam przed samym spawaniem i to samo będzie robione z tymi fragmentami, które muszę wyciąć. Przy spawaniu muszę to ustawić wszystko równo i troszeczkę nawet rozsunąć, wykonać taką, można powiedzieć, szczelinę, ustawić szczelinę, aby materiał nam się idealnie przetopił i będzie to trzymać bez dwóch zdań. I oba zestawy już mamy gotowe. Wszystko jest wyczyszczone, pozacinane. Teraz zostało mi to tylko zespawać i wywiercić otwory. Oczywiście do spawania ustawię mniej więcej tam trochę może nawet mniejszą szczelinę niż tutaj, po to, aby uzyskać przetop na całej wysokości materiału i być może pozacinam też te rogi. Zobaczymy, jak będzie pasowało po wywierceniu otworu tam w zaczepie, ponieważ ta strona pójdzie do zaczepu, a ta pójdzie do góry ciągnika pod te uszy, które pokazywałem przy przekładni WOM-u i wtedy powinno już wszystko grać. Tak więc jak mówię, zobaczymy, czy będzie konieczność tutaj tego zacinania. Biorę się do spawania, nie będę Was tym zanudzał. Wykonuję na początek spoinki szczepne. Wszystko jeszcze będę, wiadomo, centrował w tą, aby we wszystkich płaszczyznach było równo. Najpierw spawam z jednej, obracam z drugiej, obracam z jednej, obracam z drugiej i w ten sposób, aby nie skrzywić tego po prostu, nie skrzywić tej końcówki, aby to wszystko wyglądało równo w jednej linii. Biorę się do działania. I sztabki zespawane, zlane wszystko elegancko w całość. Tutaj musiałem, wiadomo, punktowo zaspawywać takie dołki. Trochę z tego powstało odprysków. Jeżeli chodzi o linię, jest idealnie. Tak więc teraz to wszystko szlifuję, czyszczę, wiercimy, zakładamy. I proszę bardzo, listwy gotowe. Odszlifowane, zespawane, powiercone, wszystko jest w porządku. Idę zaraz po farbę i pomaluję te końcówki. Przepraszam, że poleciałem tak na skróty, drodzy widzowie, nie pokazałem wiercenia, ale już jest późna godzina, zaraz się zrobi znowu ciemno i po prostu nie uda mi się zestawić tego wszystkiego, tak więc tutaj troszeczkę z góry mówię przepraszam. Biorę to, maluję, zakładam na zaczep i spinam ciągnik z beczką. Sprawdzam, jak to wszystko funkcjonuje. Proszę bardzo, Łukasz Picasso. Pędzlem wiadomo co zrobił, nie będę już mówił brzydko co. I gitara. I jest pięknie, w pakiecie super lux. A co tu więcej chcieć. Nie musiałem zacinać, zaszlifowałem tylko ładnie, równo, żeby po prostu nie było to ostre, żeby w razie jakby ktoś tu coś robił, żeby się nie skaleczył. Tak więc jest wszystko ok. Muszę tylko odpalić ciągnik i podnieść lekko podnośnik, żeby trafić na otwory. I gotowe. I zaczep. Pierwszy sort. Wszystko pasuje, wszystko gra. Wysokość oraz jego położenie jest idealne. Biorę, zamykam maskę, bo mam otwartą w ciągniku. I podjeżdżam pod beczkę. Spinamy temat, robimy pierwsze próby. Kawałek się z nią przejedziemy. Oczywiście nie będziemy dzisiaj wylewać, to jest tylko taka próba na sucho i wtedy będę wiedział, na czym stoję, jeżeli chodzi o spięcie tej właśnie beczki z 700 dwójką. I nareszcie zestaw szczepiony, mamy to, wszystko jest dograne. Mam parę takich szczegółów do poprawienia. Chodzi głównie o ułożenie węży. Jest to słabe względem wałka i są one dosyć nisko zaczepu. Może ciut przydługie, ale znowuż, no nie do końca, bo jeżeli chodzi o łamania, o skręty, to znowuż potrzebna jest ta większa długość. Chyba zastosuję tu w tym miejscu poprzeczkę, żeby one tu się oparły wysoko. Wtedy one tak nie będą leżeć przy samym zaczepie i myślę, że to zda egzamin, jak zrobię tą poprzeczkę. Jeżeli chodzi o ułożenie zaczepu całej beczki względem kierowca, jest luks. Jest z lekkim przechyłem do przodu, tak jak to ma być, aby
ciecz spływała do pompy. Ułożenie osi względem ramy, czyli resory, wszystko jest równo, nie że pochylona naprzód czy na tył, jest ok. Co dalej? Tak jak z tymi tutaj wężami mówiłem, to jest do poprawy. Ułożenie wałka WOM, w ogóle to jest coś pięknego. Ten wałek praktycznie no, lekko idzie pod górę, mimo że ta przystawka jest tak wysoko. Myślałem, że będzie jakoś tak bardziej pod tym kątem, ale zgrywa się to idealnie. Jestem bardzo zadowolony, co zresztą chyba słychać po moim głosie. Co dalej? Ruch wałka jest też ok, wszystko gra. Muszę założyć tutaj tą osłonę, ponieważ no, nie byłem na nią chętny, ale jednak założę, bo te węże, wszystkie przewody to tutaj blisko. Trzeba tutaj tą osłonę przykręcić, powiem szczerze. Jedyne co jeszcze? Znaczy nie jedyne, tylko dodatkowe. Nie ma gdzie tutaj zaczepić o co łańcuszka od osłony. I chyba ten łańcuszek przeniosę tutaj i upnę go gdzieś tutaj do ramy. No bo tu przy kierowcu no, albo dać dłuższy, albo no nie wiem gdzie. Do pompki przypinać czy gdzieś, to źle się skończy na dobrą sprawę. Przepraszam. No i coś muszę tu wymyśleć. Zaraz uruchomię WOM. Najpierw zdejmę ten łańcuszek, aby go tu nie było. On tu jest jakoś na drut zakręcony. Zaraz to rozkręcę, żeby nie latał. Włączę WOM i zobaczymy tak na pusto, jak to wszystko kręci. No dobra, jestem w kabinie, zapaliłem już LEDy. Uruchamiam WOM. Moment, niech sięgnę dźwignię. Cyk. O, słychać po ciągniku. No i wszystko kręci. Zobaczcie, pod cięgłem. Wał pracuje idealnie. Przystawka pracuje idealnie. Pompa kręci w odpowiednim kierunku. Nawet się pamiętam, śmiałem do taty, mówię, ciekawe czy w dobrą kręci stronę ten WOM, bo z rosyjskimi sprzętami różnie bywa, może być na odwrót. Ale jednak pracuje jak trzeba. No towaru nie mamy oczywiście. To jest taka próba na sucho. Będzie pięknie. Musi to zdawać egzamin. Zobaczymy, co wyjdzie w praniu, ale to będzie działać na 100%. Tak jak mówiłem wcześniej, no już idzie wieczór, robi się ciemno. Jeszcze na LEDach chwilę coś tu dopowiem. Teraz tak, dojrzałem jedną rzecz, drodzy widzowie, i pokażę wam to. Jeszcze będzie mała poprawka. Chodzi tutaj właśnie o ten zaczep. Zobaczcie, po tym wyrobieniu, które pokazywałem wcześniej, ucho zaczepu jedzie tylko na samej połówce z przodu. Widzicie? Tu nie ma praktycznie żadnej powierzchni styku. I chyba muszę tu naspawać, pod jakąś podkładkę coś zrobić, bo zobaczcie, no to bardzo mało styka z tym zaczepem. I zaraz po prostu wytrzę przód tego ucha i taki będzie finał. Albo nam wytrze przód ucha, albo wytrze zaczep. Zależy co jest twardsze. Znaczy co jest bardziej miękkie, bo twardsze będzie wycierać miękkie. No i tu trzeba to poprawić, bo to tak jednak nie może być. Tak to zaraz nam zniszczy, mówię, albo to, albo to. Tak więc tu trzeba to naspawać do równej powierzchni, do różnej właśnie płaszczyzny razem z tym, żeby to wywierało nacisk na całej powierzchni zaczepu ucha, jak i zaczepu ciągnika. I wtedy będzie jak znalazł, tak mi się wydaje. I nie ma tutaj innej opcji. No wypowiedzcie się jak możecie w komentarzach. Ostatnio bardzo ładnie podpowiadacie, wypowiadacie się. Bardzo dziękuję wam z tego miejsca za te wszystkie podpowiedzi, za te wszystkie serdeczne rady. Naprawdę, to jest bardzo miłe z waszej strony. No a ja tu dalej rzeźbię. Teraz tak, tak jak mówiłem, poprzeczka na węże, to trzeba wszystko ładnie poukładać. A, sprawa została jeszcze świateł, ponieważ nie mogę podpiąć świateł, dlatego że kabel jest za krótki, bo wtyczki w kierowcu są aż tam. I tutaj niestety nigdzie jej nie ma, tak więc brakuje mi kabla. I teraz tak, albo zrobię sobie wyjście gdzieś tutaj tych świateł, przedłużę sobie, albo zrobię taką, chyba nawet gdzieś mam, złączkę z dwóch gniazdek i jeszcze jeden dodatkowy kabel. No trochę taka rzeźba, ale no zobaczymy, zobaczymy. To jest też szybka sprawa do rozwiązania. No i hamulce hydrauliczne. Serwo nie zostało zrobione, jest zbudowane w połowie tylko, ale o tym chciałem zrobić osobny odcinek i dlatego właśnie go jeszcze nie wstawiłem tutaj i po prostu nie zrobiłem tego serwa. Tak więc to będziemy wykonywać, na pewno będzie odcinek o tym. No i dobra, zestaw mamy
gotowy, spięty. Parę właśnie tych poprawek, ostatnich szlifów i wio do roboty. A teraz kończymy przy kierowcu i przenosimy się na warsztat do drugiej części materiału, do drugiej roboty. Jesteśmy na warsztacie. No i co my tu mamy przed sobą? Kolejny silnik V8 do kolekcji. Tam jeden stoi. Tu mamy kolejny. No i oczywiście reszta V8, jaka jest u mnie, to wszyscy dobrze wiemy. O co tu teraz chodzi znowu? Kupiłem silnik dzień przed tym nagraniem, wystawiony na OLX-ie. Jeden, dwa dni on tam chyba był wystawiony, niedaleko mnie, z okolic Białogardu. I od razu postanowiłem go zabrać. Zabrać go na części. Jest to oryginalny silnik wyjęty z kierowca, wyjęty z ciągnika. To nie jest silnik Kraza. To już jest wersja uturbiona, tak więc mówię, to jest od razu kierowiec. Jest tutaj, o, żółte uchwyty, poduszki właśnie od montażu tego silnika w ciągniku. No i dlaczego go zakupiłem? Nie był za duże pieniądze. To raz, standardowo cena wagowa. Ale chodzi tutaj o to, że po prostu zapas części. Robię sobie kolejny zapas części, bo jak dobrze wiecie, miałem jeden silnik zapasowy na części, no to powstał z niego silnik, który ma służyć do kombajnu Bison Gigant. Stoi, czeka na swoją kolej. Tutaj zakupiłem ten, ponieważ podobno robią się bardzo duże problemy z częściami do silników Kraza, a że to jest wszystko jedno to samo, to nie było na co zwlekać, nie było co zwlekać, przepraszam. I od razu postanowiłem go zabrać, bo większość tych części, dochodzą mnie słuchy nowych, z zapasów wojskowych, magazynowych, od ludzi, którzy wykupywali na przetargach wojskowych takie rzeczy. Wszystko reszta jedzie po prostu na Ukrainę. Takie słuchy mnie dochodzą i jeżeli to jest prawda, no to raz, dwa, trzy i nie będzie części silnikowych w naszym kraju właśnie do tych sprzętów, więc wolałem zakupić taki silnik i po prostu mieć już większy zapas właśnie gratów, że tak powiem. Potrzebny też jest mi wał do 700 jedynki, do remontu. Mam nadzieję, że tutaj ten wał będzie się nadawał. Wyjmiemy go i właśnie teraz to będziemy robić. Wyjmuję ten wał i sprawdzamy, co on jest warty. I potem reszta całego silnika odjeżdża do magazynu. No mamy tu prawie wszystko. Nie ma sprężarki, nie ma alternatora i nie ma tutaj całego wyjścia z rozrządu do napędu wentylatora. Mamy podporę, mamy koło pasowe, te pierwsze do napędu alternatora i tak dalej. Tak więc mamy obudowy filtrów, takie wszystkie rurki, kruczce, sprzęgiełko, pompa wtryskowa, wtryski. Zaraz zobaczymy, co jest jeszcze pod pokrywami. Teraz kolektory znowuż wodne. Tutaj podobno, z tego co się dowiedziałem od właściciela, turbina była zakładana przed demontażem. Z silnika była zakładana świeżo nowa turbina. I może to i być prawda, bo widzimy po śrubach, że są tutaj świeże, tak więc jest ciekawy temat z tą turbiną teraz. Już wkładałem tutaj rękę przez zabezpieczony tył, tam do środka i turbina bardzo ładnie się obraca, jeszcze zdejmę kolano, obejrzę jej stan tak zgrubnie oczywiście. No i co tu dużo mówić, no taki zestaw kompletny części, rurki do wtryskiwaczy, wszystko wsioczujniki, nie wiem czy one coś będą warte, ale same takie drobnostki też czasami potrafi się utrącić, urwać czy coś takiego, gdzieś się coś kręci i gdzieś się za mocno dokręci i później właśnie takich szczególików brakuje do dalszego składania czy czegokolwiek. Dobra, odpakowuję trochę ten silnik, wyciągam te wszystkie rurki, nie rurki, to co jest całkiem jeszcze luzem, odkładam to na bok. Tu jakieś wężyki. O, jeszcze nie chcę wyjść. O, odkładamy to wszystko na bok. Jeszcze też tak jak standardowo przy szybkim demontażu silników czy czegokolwiek, tak oto fachowcy zawsze robią, czyli ucinają, wyrywają, aby tylko wyszedł. Tu jest jakaś rurka hamulcowa, ale to nie jest w ogóle nawet od tego sprzętu. To jest jakaś hamulcowa od ciągnika. Wygląda jak od 60, bo tu jest to zagięcie. Dobra, ograbiać dookoła. Taki pierwszy rzut pod pokrywy zaworowe. Od razu widać, że no już trochę stał ten silnik. Jakiś tu poważny fachowiec pajęczyny namotał, ale nie o tym. Widać po silniku od razu, że jeździł na superolu. Albo olej był wymieniany bardzo, bardzo często, bo jest, no jest tego kitu. Nie wygląda to tak za czysto. Z drugiej strony nawet trochę gorzej.
widać, że słabo tu było z wymianami oleju, albo w ogóle słaby olej. I później silniki wybuchają. Znamy to bardzo dobrze. O, nasi, o, panie, nasi tu byli. Jest i czerwony silikon. No, podejrzewam, że to pod pokrywę było dawane. Ale tak, jak się lepiej by przyjrzeć, to nie widzę tutaj żadnych takich ciężkich mechanicznych uszkodzeń. Zobaczymy, co dalej. Najlepsze to jest to, że silnik się normalnie obraca. Tutaj tata odbezpiecza turbo. Już zaglądaliśmy. Dobra. Grzebiemy dalej. I już Wam pokazuję, jak ten zakup już mi się opłacał. Brakowało mi podstawy na alternator. Nie mogłem nigdzie zorganizować. Wydzwaniałem, szukałem. Nie mogłem tej podstawy naprawdę znaleźć. Ponieważ ta podstawa jest mi potrzebna do tej złożonej V8. Widzicie, mamy brak tutaj. Tu jest zaślepione na sprężarkę, sprężarka nie będzie występować w kombajnie. Tak więc już mam pierwszy plus. Kolejny plus, miarka oleju. W tym jest urwana w silniku i posiłkowałem się przynosząc z kierowców jedynki albo dwójki, aby uzupełnić olej, aby tutaj zrobić próby. A w tym silniku prawdopodobnie jest kompletna, bo tak jak słyszycie, o, zaczepia tam o miskę, miska jest trochę wgięta, ale to nic. Pyk! Mamy calutką z wszystkimi oznaczeniami. I już tylko wytrzeć i ląduje do tej V8. I już będzie tak jak trzeba. Możemy od razu zobaczyć olej. Pyk. Mamy świeżutki olejek. O, widać już pięknie. Tak więc już jest duży plus do tego. Kolejna co sprawa. Obejmy rozrusznika. Brakowało mi obejm. Nie mam jednej obejmy przy tym silniku, mam tylko jedną. Już mam obie obejmy do tego, aby zakręcić rozrusznik ostatecznie przy właśnie silniku do Bizona. Tak więc no, mnóstwo takich podzespołów drobnych, ale już mi się właśnie opłacało to kupić właśnie na takie podzespoły, które naprawdę potrzebuję. O, następny temat, nie zwróciłem nawet uwagi. Nie mam podstawy przedniej. Do tej podstawy przychodzi taka rozpórka, można powiedzieć, kolejny taka stopa, o, może w ten sposób, aby go zamontować na ramię ciągnika. No i niestety przy tym silniku no nie miałem tego. Proszę bardzo, tylko są śruby, tylko dwie i czeka tutaj wolne miejsce właśnie na taką właśnie podstawę. Tak więc no, nic dodać, nic ująć. Zakup jak najbardziej uzasadniony i jak najbardziej trafny. Dobra, kładziemy go na bok, przykrywam z powrotem te pokrywy, kładziemy go na bok i staram się wydobyć wał. Wał jest mi potrzebny właśnie do kierowca jedynki. I po wyjęciu wału resztę zamykam go, zawijam, pakuję i stawiam do magazynu, aby dalej służył jako właśnie dawca części. Silnik już położony na boku, micha zrzucona. No i ktoś ten silnik też trzymał na części. I to bardzo doskonale widać, bo po zdjęciu michy brakuje tutaj z pompy wtryskowej, pompy olejowej, brakuje rurek, brakuje podzespołów. Ale co najdziwniejsze, zdjąłem jedną stopę, bo podczas odkręcania koła zamachowego widziałem, że się rusza całe koło, wszystko się buja. I martwiłem się właśnie, czy ten wał będzie dobry, czy nie, bo po prostu były tutaj duże luzy. Ale ktoś właśnie też go rabował na części, że tak powiem, bo zdjąłem stopę od razu tutaj od koła zamachowego. No i ktoś wykręcił z tego silnika panewki. Wał jest bardzo ładny i ktoś to po prostu nawet zabezpieczył, bo jest zasmarowany, tak jak widać, z każdej strony. Na korbowodach również. Czyli ktoś jeszcze z przeznaczeniem na części tego wału i tego silnika, ktoś to jeszcze poskładał w całe z powrotem. Wszędzie jest smar. No to czyli dobry okaz, ale ktoś wyrabował panewki, bo nie ma panewek na silniku. Także wytrę szmatą ten wał, żeby zobaczyć. O.
Jest piękniutki. O, trochę, no jeszcze jest tłusty, jeszcze mi się tutaj smar ciąga. O, ale jest, jest jak trzeba. Bardzo dobry wał będzie. Reszta zobaczymy, zaraz podkręcam, wyjdzie w praniu. Ale no mówię, no ktoś tutaj bardzo dobrze zabezpieczył ten silnik właśnie w dalszym celu na części. Zrzucamy zaraz korby, wszystko wsio i wyciągamy właśnie wał na dół. No i dalej to samo. Ani nie ma panewek na korbowodach, ani nie ma panewek na stopach głównych w dalszym ciągu. Fajnie, że to jest wszystko zabezpieczone właśnie. Ale no jak ktoś nie miał panewek, panewki są. Bardzo dobre podobno, nowe. Tu mam cały komplet właśnie, o. Może szkoda tego silnika rozbierać, bo tu panewki złożył i by gadał. Nie, nic z tych rzeczy. Wyciągamy ten wał i ląduje on w jedynce. I wał wydobyty. Tak naprawdę to jest chyba nówka sztuka, bo nie widać w ogóle żadnych śladów zużycia na nim. Piękny okaz. Mam nadzieję, że jest on nominał, ale to później, jak już będę go miał wkładać do kierowca, oczywiście zmierzę mikrometrem, podpoleruję trochę i będzie cacucho. Wszędzie na każdym czopie jest elegancko, jest zakonserwowany, zasmarowany. Naprawdę dziwne, że ktoś rozebrał silnik na panewki. To jest bardzo dziwne dla mnie. No ale no różne przypadki bywają. Stopy wszystko zasmarowane, korbowody wszystko zasmarowane. Przyglądałem się tu wewnątrz jeszcze na tłoki, tak jak widzicie. To wszystko nie wygląda tak źle. Tu jest jeden tłok wsadzony od innego ciągnika, od innej wersji silnika, przepraszam, od wersji typowo turbo, a tu są tłoki, tu jest para z wcięciem, a tu już jest bez wcięcia na dole, widzicie? Tu jest starszy typ, a tu jest właśnie nowszy typ. To ktoś już tu jakiś remont przeprowadzał, taka krótka, można powiedzieć, analiza. Powypadały laski w trakcie tutaj odkręcania. Trochę gdzieś widać przyłapane jest na tulejach, ale ogólnie to ten silnik był spokojnie do odratowania, do zrobienia i on by mógł pracować bez problemu, na pewno. No ale dobrze, mam cały blok, wszystko jest zasmarowane, tak jak widzicie, podstawy też, tutaj gniazda na wał, wszystko jest cacy, tak więc blok, mimo że jest rudy, tak jak widzicie, głowice, wszystko jest w porządku, prawdopodobnie. No jest dobra baza na części. Taki jaki był zamiar zakupu, tak właśnie się z nim dzieje i będzie jako dawca. Zamykam to wszystko, zakładam stopy na korbowody, zakładam wszystkie stopy główne i skręcam to, zamykam po prostu i zawijam i pakuję do magazynu. I silnik z powrotem na miejsce, na palecie. Mamy już go zestawionego. Wał, tak jak mówiłem, wyjęty. Leży ładnie posmarowany. No i chowamy ten silnik, przykrywam jeszcze pokrywki, wynoszę resztę elementów i wstawiamy ten silnik na magazyn. Tak więc zapas części nadal będzie i będę spał spokojnie, jeżeli chodzi o graty do silników. Dobra, dużo dzisiaj roboty zostało zrobione, starczy na dzisiaj i starczy też na ten odcinek. Do następnego, trzymajcie się ludziska, cześć!